Witam, witam. Return to Morlovia is back with four new costumes. In this video, I will talk about Vampire Lord Victor costume. Victor is original Morlovia hero, so he was available since first Morlovia. And let's be honest, like many old heroes, he wasn't great. But let's focus on his brand new costume. Victor costume is Dark Faction Rogue, so if you give him some emblems, he'll be able to dodge special skills. But of course, you will need wizard emblems. He's a part of Morlovia family, so this gives him a bonus. For 2 or 3 heroes, he will get plus 5 or plus 12% mana generation. And costume also gives him a bonus. 2% attack, 2% defense, 4% HP and 1% mana generation. He's got 785 on attack, 701 on defense and 1392 on HP. So statistically his attack power is crazy high, defense is a bit below average and HP is really good. Mana speed is very fast. And his Legacy of Darkness deals 125% damage to the target and nearby enemies. The target and nearby enemies receive 225 damage over 5 turns. If a target already has this effect, the duration will be refreshed and the damage will be increased by 305 up to 830 damage in total. The caster steals 51% of any healing applied to the target and nearby enemies for 3 turns. The target and nearby enemies get minus 24% defense for 3 turns. Geez, that's a lot, but let's break it down. Mana speed is very fast, so he needs 6.5 tiles to go off. But with 8 emblems and mana troop level 5, he'll be ready with 6 tiles. 125% damage to 3 enemies. Okay, this is not a lot, but with his attack power, it should be around 300, maybe even 350 if you put some emblems on him. So, not that bad. 3 enemies will receive damage over time, and more times Victor will hit them with skill, the damage will be higher. Of course, if you will improve his attack with emblems, this damage also will be higher. He steals 51% healing from 3 enemies. This is great. So if you pair him with hero that can cast fiends, it will be hard to remove them. And he reduced defense of 3 heroes by 24%. Okay, I know 24% is not a lot, but in my opinion, it is good. He's very fast and it's on 3 enemies. Is this costume good? This is the funny part. Classic Victor was one of the worst seasonal heroes. Costume Victor is one of the best. He's really good paired with Hana. She also needs only 6 tiles for first skill. So you're able to take down like 40, maybe even 50% HP of 3 heroes with only 6 purple tiles. And 3 enemies will have reduced defense and heal block. But don't expect that he will solo all enemies. Okay, this might happen, because he does damage, but his role is to weaken your opponent before you're ready with other skills, and he's great with that. With his high attack power and defense down, he can be used on Titans, but there are better defense down heroes, so remember to use them after Victor. If you don't have any other
Dark Faction Defense Down Heroes, he'll be great for you. He'll be okay on buff booster. I know he don't have any buffs, but he can be used as very fast debuffer. On rush, he's not that good. He does a lot, but on rush, it's easy to recover from his skill. But where he shines is Bloody Battle. He deals direct damage, damage over time, reduced defense, and can dodge special skills. He's really good on offense because he makes your other heroes better. And he might be really good on defense. Of course, he's not a tank. Most very fast heroes are best on wing, but he hits three targets, exactly like Gravemaker. So probably best place for him will be flank to reduce defense and healing as soon as possible. Overall, this costume is really good. If I will pull him later this month, I will build him straight away. So let me know what you think about him. Good luck with your summons and see you next time. Witam w polskiej wersji. Mamy ponownie sezonowe wydarzenie, powrót do Morlowi. A co za tym idzie, w tym roku mamy 4 nowe kostiumy. W tym filmie opowiem troszeczkę więcej o naszym wampirzym lordzie Wiktorze. Wiktor jest oryginalnym takim pierwszym bohaterem z Morlowi, więc był dostępny tak naprawdę od kiedy była dostępna Morlowia. I bądźmy szczerzy, jak wielu starych bohaterów, nie był najlepszy. Natomiast skupmy się w tym momencie tylko i wyłącznie na kostiumie. Kostium Wiktora to łotrzyk frakcji mroku, więc jeśli dacie mu jakieś talenty, będzie miał możliwość unikania ciosów specjalnych. Natomiast oczywiście, żeby podnieść jego talenty, będziecie musieli użyć symboli czarnoksiężnika. Jest częścią rodziny Morlowi, to daje mu oczywiście bonus. Za 2 lub 3 bohaterów zyskuje plus 5 lub plus 12% generowania many. I kostium również daje mu bonus. Dodatkowe 2% ataku, 2% obrony, 4% życia i 1% generowania many. Ma 785 ataku, 701 obrony, 1392 życia. Więc statystycznie jego atak jest niesamowicie wysoki, obrona jest trochę poniżej średniej, natomiast punkty życia są bardzo przyzwoite. Szybkość many jest bardzo szybka, a jego dziedzictwo mroku zadaje 125% obrażeń celowi i pobliskim wrogom. Cel i pobliscy wrogowie otrzymują 225 obrażeń przez 5 tur. Jeśli cel ma już ten efekt, czas trwania zostanie odnowiony, a obrażenia zwiększone o 305 łącznie do 830 obrażeń. Oczywiście kiedy ponownie dostaną tym ciosem specjalnym. Bohater kradnie 51% dowolnej regeneracji zdrowia celu i pobliskich wrogów przez 3 tury i cel i pobliscy wrogowie otrzymują minus 24% do obrony przez 3 tury. Strasznie dużo robi, więc rozbijmy sobie to na mniejsze części. Mana jest bardzo szybka, czyli potrzebuje 6,5 klocka, żeby się odpalić. Natomiast jeśli dacie mu 8 talentów i oddział many poziom 5, będzie gotowy już po 6 klockach. 125% obrażeń 3 przeciwnikom. Okej, to nie jest jakoś strasznie dużo. Natomiast z jego niesamowicie wysokim atakiem to powinno być coś w okolicach 300 obrażeń. Jeśli dacie mu talenty, może nawet 350 obrażeń, więc to nie jest tak źle. 3 przeciwników otrzyma obrażenia w czasie i im więcej razy Wiktor ich trafi ciosem specjalnym, tym te obrażenia będą wyższe. Oczywiście jeśli jego atak zostanie podniesiony przez talenty, no to również te obrażenia się zwiększą.
Wykrada 51% regeneracji życia trzem przeciwnikom. To jest super. Jeśli sparujecie go z bohaterami, którzy rzucają fiendy, będzie bardzo ciężko się ich pozbyć. I obniża obronę trzech przeciwników o 24%. Ok, wiem, że 24% to nie jest bardzo dużo, natomiast jeśli mam być szczery, w tym przypadku to jest. On jest bardzo szybki, odpalacie go po sześciu klockach i obniżacie obronę u trzech przeciwników. Czy kostium Wiktora jest dobry? To jest dosyć zabawna część, ponieważ klasyczny Wiktor był jedną z gorszych postaci sezonowych. Kostiumowy Wiktor jest jedną z lepszych. Jest bardzo dobry w parze z Haną. Ona również na pierwszego speca potrzebuje tylko 6 klocków, więc jesteście w stanie zdjąć przeciwnikowi 40, może nawet 50% punktów życia u trzech bohaterów przy zaledwie 6 fioletowych klockach. Dodatkowo ci trzej przeciwnicy będą mieli obniżoną obronę i zablokowane leczenie. Natomiast nie oczekujcie, że kostiumowy Wiktor soluje wam całe drużyny. Oczywiście to może się zdarzyć, natomiast jego rola jest taka, żeby osłabić przeciwnika, zanim będziecie gotowi z kolejnymi ciosami specjalnymi. I on jest w tym świetny. Z jego niesamowicie wysokim atakiem i możliwością obniżenia obrony może być spokojnie używany na tytanach, natomiast oczywiście są lepsze postacie, które obniżają obronę, więc jeżeli wrzucicie go do jednej drużyny, to pamiętajcie, żeby tych głównych obniżaczy obrony użyć po Wiktorze. Jeśli nie macie innych postaci do obniżenia obrony żółtemu tytanowi, to będziecie bardzo zadowoleni z Wiktora. Będzie całkiem niezły, jeśli chodzi o podbite ulepszenia. Wiem, nie rzuca żadnych ulepszeń, natomiast może być używany jako bardzo szybki osłabiacz przeciwnika. Jeśli chodzi o szturm, nie będzie najlepszy. Robi dużo, natomiast jeśli chodzi o szturm, to jest bardzo łatwo się zregenerować po tym, jak dostaniecie od niego speca. Natomiast miejsce, gdzie tak naprawdę on będzie błyszczał, to będzie krwawa jatka. Zadaje obrażenia bezpośrednie, obrażenia w czasie, obniża obronę i jest w stanie unikać ciosów specjalnych. Jest bardzo dobry w ataku, ponieważ sprawia, że twoi inni bohaterowie stają się lepsi. I może być oczywiście użyteczny w obronie. Oczywiście nie jest tankiem. Dla większości bardzo szybkich postaci najlepszym miejscem w ustawieniu to jest skrzydło. Natomiast on trafia trzech przeciwników, dokładnie tak jak siewca, więc myślę, że spokojnie można go ustawiać na flance i prawdopodobnie to będzie najlepsze miejsce dla niego, żeby jak najszybciej obniżyć obronę przeciwnikowi i jak najszybciej zablokować jego leczenie. Podsumowując, kostium Wiktora jest naprawdę bardzo dobry. Jeśli mi się uda go wylosować pod koniec tego miesiąca, to zbuduję go tak naprawdę najszybciej, jak będę w stanie. Dajcie znać, co o nim myślicie. Trzymam kciuki za wasze losowania. Trzymajcie się. Do zobaczenia.